Natomiast wiara nie może być zbudowana na emocjach. Nasze życie nie może być zbudowane na tym, że chcielibyśmy, aby te dobre uczucia i piękne chwile, które przeżywamy w życiu, nigdy nas nie opuściły. Każdy z nas ma ten lęk, aby stanąć przed tymi ciężkimi chwilami w życiu, gdzie emocje powoli odchodzą i rutyna zaczyna dominować nasze życie. Nieraz chcemy uciec z codzienności i tych uciążliwych dni i pojechać na jakieś wakacje, pooglądać jakiś dobry film, pójść na piwo z kolegami, aby tylko zapomnieć na chwilę rzeczywistość naszego życia, które jest nieraz wypełnione samotnością, niepokojem i stresem. Małżonkowie chcieliby, aby ten miesiąc miodowy zawsze trwał w małżeństwie, aby nigdy nie musieli przeżywać bólu i stresu, który zawsze przechodzi w życiu małżeńskim. Księża by chcieli, aby ta euforia dnia święceń kapłańskich nigdy ich nie opuściła i wtedy by nie musieli przeżywać nieraz ciężkich odpowiedzialności albo samotności, które niesie powołanie kapłańskie. Ale te chwilowe momenty oderwania się z rzeczywistości nigdy nie trwają długo. Zawsze one się szybko kończą. I to nie znaczy, że one są jakoś złe, że nie potrzebujemy tych momentów, aby się oderwać z rzeczywistości na chwilę. Są one potrzebne, aby odzyskać siłę, aby móc dalej odważnie przejść przez nieraz ciężkie i szare i monotonne życie. Ale zawsze pamiętajcie, że życie na tym nie polega, aby zawsze czekać na te wakacje od rzeczywistości. Bo dla nas jako chrześcijanie jedno jest tylko ważne i dobre, aby zawsze, w każdej chwili życia, w każdej sytuacji, w której się znajdujemy, zawsze być z Jezusem. Jeżeli żyjemy z Jezusem i żyjemy w bliskiej przyjaźni z Nim, jeżeli On towarzyszy nam w codziennym życiu, to wtedy nie powinno nas obchodzić, czy akurat teraz jesteśmy otoczeni w życiu z pięknymi przyjemnościami, albo czy znajdujemy się w szpitalu przez jakąś chorobę albo cierpienie. Jedno jest tylko ważne. To, aby widzieć Jezusa w każdej sytuacji życiowej i żyć w Jego obecności. Aby widzieć, że Jezus nas nigdy nie opuszcza, że On jest zawsze obecny w naszym nieraz skomplikowanym życiu, w naszym bólu, cierpieniu i ciemności. Moi drodzy, to jest recepta na szczęśliwe życie. Być blisko Jezusa. Bo jeżeli będziemy Mu blisko, to będziemy spokojni w jakiejkolwiek sytuacji życiowej w tym momencie się znajdujemy. Uciekanie od naszych problemów i codziennych, monotonnych obowiązków nie rozwiąże niczego. Tylko głęboka, żywa przyjaźń z Jezusem da nam pokój serca i pozwoli, abyśmy nie uciekali od nieraz trudnego życia.